Bożena Chmielewska, dyrektor Ośrodka Wsparcia w Lipniaku. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A spotykamy się z okazji bardzo sympatycznego już 11 święta, które odbędzie się 14 września w najbliższą niedzielę. Schizofrenia, otwórzcie drzwi. W ubiegłym roku okrągły jubileusz, w tym roku nowe dziesięciolecie się rozpoczyna. Co się zmieniło przez te 10 lat? Czym możecie pochwalić się przy okazji 11 już spotkania z osobami chorymi, ale też przede wszystkim chyba z rodzinami i osobami, które żyją z osobami chorymi? Przez ten okres 10 lat zmieniło się bardzo dużo, ponieważ powstał nowy zupełnie budynek, 1500 metrów, i w tym budynku już od roku funkcjonuje Zakład Aktywności Zawodowej SOWA. To jest zakład, który pozwolił zatrudnić 40 osób, w tym 28 osób z niepełnosprawnością, i to są niepełnosprawności osób, które mają, w tym 16 osób ze znacznym stopniem, czyli osoby bardzo chore, a dodatkowo jeszcze z umiarkowanym stopniem, i tutaj są też szczególne schorzenia, bo mamy osoby i z upośledzeniem, jak również ze schizofrenią. Rzućmy okiem na scenariusz spotkania niedzielnego. Przypomnę, festyn Schizofrenia, otwórzcie drzwi w ośrodku wsparcia w Lipniaku po raz 11, 14 września w niedzielę. Startujemy o godzinie 13 zabieramy z Suwałk autobusem gości, którzy chcą uczestniczyć. Od godziny 14 będzie msza, jak zwykle polowa. Następnie rozpoczniemy o godzinie 15 już właściwy festyn. W ramach tego festynu będą zespoły, jak zwykle wystąpią zespoły, które są powołane przez uczestników innych domów środowiskowych, a gwiazdą wieczoru udało nam się zaprosić nocny patrol z panem Januszem Murawskim na czele. Oprócz tego w tym roku po raz pierwszy będzie pokaz zumby, dodatkowo będą konkursy. Udało nam się pozyskać naprawdę wspaniałych sponsorów i tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, ponieważ konkursy to również taka atrakcja, a ponadto będzie pokaz motocykli i motocykliści zawsze z wielkiego serca wożą naszych tych gości, którzy pozdrawiamy Augustowsko-Suwalską Grupę Motocyklową. Tak, pozdrawiamy bardzo serdecznie. I teraz będzie poza tym jeszcze wystawa prac uczestników. Myślę, że festyn potrwa, no liczymy na dobrą pogodę do godziny gdzieś 18:00, także będzie poczęstunek, będzie grochówka, będą inne jeszcze smakołyki, więc zapraszam jeszcze raz bardzo gorąco wszystkich chętnych, którzy chcą zaakceptować nas i naszych uczestników.